Zakończyły się poszukiwania 65-letniego Antoniego K. Przypomnijmy, mężczyzna zaginął 10 maja. Wczoraj został znaleziony w lesie w rybnickiej dzielnicy Ochojec. Zaginionego zidentyfikowali pracownicy schroniska, w którym przebywał. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok, dzięki której dowiemy się, co było przyczyną zgonu mężczyzny. Od 12 maja rybniccy policjanci poszukiwali zaginionego 65-letniego mężczyznę. W tym czasie policjanci sprawdzali okoliczne szpitale, ośrodki, dworce, skwery, miejsca, w których mógł przebywać zaginiony. Do poszukiwań wykorzystano również policyjny śmigłowiec z kamerą termowizyjną. Niestety te poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu. Za pośrednictwem mediów informacja oraz wizerunek zaginionego był publikowany w całym województwie. Wczoraj wieczorem do Komendy Miejskiej Policji w Rybniku zadzwoniła kobieta, która przekazała, że na terenie leśnym w dzielnicy Ochojec w zaroślach znalazła ciało mężczyzny. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, ustalili, że rysopis denata odpowiada rysopisowi poszukiwanego zaginionego mężczyznę. Policjanci zabezpieczyli miejsce do przyjazdu grupy dochodzeniowej śledczej oraz prokuratora. Oględziny na miejscu wykluczyły udział osób trzecich w tym zdarzeniu.